Jeszcze czego? Nie jestem twoją podwładną, tylko wspólniczką. Wracam do pracy, bo chcę się poczuć dowartościowana. Będę wspierać profesjonalistki takie jak Marcela, Elena i Ewa. Pora wziąć pod uwagę talent kobiet w tej firmie. Skąd się wziął ten twój feminizm? Nazywaj to jak chcesz. Przejrzałam wreszcie na oczy. Dotarło do mnie, jak żyłam i że ty trzymałeś mnie z dala od przedsiębiorstwa. Takiej korporacji nie poprowadzi uległa kobieta. Wiele pań odnosi sukcesy jako szefowe. Nie obchodzi cię, że mam dyplom z wyróżnieniem? Przesadzasz. Nie dałaś mi rozwijać się zawodowo. A potem wyszłam za mąż i wylądowałam w złotej klatce. Nie jesteś szczęśliwa? A ty jesteś? Realmente eres feliz? Pod wieloma względami tak. W miłości? Por Dios, Antonio. Wiesz, że w nią nie wierzę. Que nunca he creído en el amor. Adriano, qué pena me. Szkoda mi ciebie. Porque de verdad nie masz pojęcia, czym jest szczęście. No tienes ni la menor idea. Obawiałem się, że uzna to pani za najście. Szanuję cudzą prywatność. Nie wiem, jak panu dziękować za ten prezent. Syn jest dla mnie najważniejszy. Chciałam też podziękować pańskiej żonie. Nie, nie, proszę. Ona się czuje strasznie, bo nie może mieć dzieci. Wie pani, przez tuszę. Proszę zachować dyskrecję i nie sprawiać jej przykrości, bo potem trudno wyprowadzić ją z depresji. Zgoda, nic nie powiem. Wracam do pracy. Co tu robiła ta flądra? Przyszła ci się oddać? Odpowiadaj. Czuję się okropnie sfrustrowana, ponieważ z powodu duszy nie urodzę dziecka. No haber podido tener un bebé por culpa de mi obesidad. Hermana, nie rozważałaś adopcji? Mogłabyś być szczęśliwa. Nie. Pragniemy z Plutarkiem własnych dzieci. Może to egoizm, ale tak właśnie wolimy. Jestem twoją jedyną rodziną. Jeśli mnie zabraknie, zostaniesz sam na świecie. Nie mów za co. Zresztą wiadomo, że ja zawinę się pierwszy. Nikt nie żyje wiecznie. Posłuchaj. Znajdź kobietę, która cię kocha. Zapomnij o małolatach czyhających na twój majątek. A co ja mogę? Lubię je, a one lubią mnie. Zresztą powtarzam ci, że małżeństwo to nie mój żywioł. Na samą myśl, aż mi ciarki po plecach latają. Adriano, mam nadzieję, że kiedyś spotkasz kogoś, kogo pokochasz. Nie za wygląd, lecz dla samej istoty kobiecości. Wtedy poznasz smak szczęścia i wspomnisz moje słowa. Nie płaczcie za mną, już jestem. Spokojnie, przychodzę po kasę, ale płacąc w ratach nie zbiedniejecie. Przyniosłaś coś więcej? Podobał mi się cień do powieki szminki. Mam świeżo rozpakowaną paczkę wspaniałych rzeczy. Pomóżcie mi.
Spodoba się wam kolorystyka. Znowu panią? Panna. Nie zrozumiał pan trzy razy z rzędu? Co to za walizka, panienko? Walizka? Jestem przecież w biurze podróży. Wielkim, ale zawsze. Sprawdzam, gdzie opalić to wspaniałe ciało. Proszę posłuchać. Za każdym razem robi to pani jakąś aferę. A pan za każdym razem wychodzi nadęty jak balon. Co z panem? Jestem tu prezesem. Wychodzę, kiedy chcę i robię, co mi się podoba. Trochę luzu. Tak pan traktuje klientki? Jaki przykład pan daje pracownikom? Panie prezesie, panienko, kiedy wrócę, ma tu pani nie być. A wy do roboty. Akwizytorka z Bożej łaski. Ubliżać mi od akwizytorek? Co za głupek. Początkowo się sprzeciwiał, ale przekonałam go. Wracasz na stanowisko. Nie wiem, jak się odpłacę. Nie trzeba. Pracuj tak dalej, nadasz mi największą nagrodę. Dziękuję z całego serca. Pani nawet nie wie, ile to znaczy. To drobny krok dla kobiety. Lecz ogromny skok dla całego damskiego rodu. Brawo. Łączmy się w radości. Nie chcecie, to będę klaskać sama. Co ty tu robisz? Miałaś być w domu, szykować mi Enchi. Co jest? Panie Fernando, żona odzyskała swoje stanowisko i pracuje w Grupo Imperio. Tak jak powinno być. Jezu, ale dlaczego? Do domu i to już. Panie Contreras, niech się pan opanuje, bo sam pan wróci do domu bezrobotny. Dziękuję za pomoc, ale właśnie rozmawiałem. Nie ma za co. Marcela może liczyć na moje wsparcie w pracy w mojej firmie. A może coś nie pasuje? Skoro pani pasuje, to im nie pasuje. Przepraszam. Pogadamy w domu. Brawo. Proszę się przyłączyć do kobiecej radości, panie Fernando. Ona mnie nie interesuje. Pomagam jej tylko ze względu na synka. Wzruszył cię nagle jakiś bachor? Masz serce Heroda. Ostatnio sprawa dzieci bardzo mnie dręczy. Nie mogę ich mieć z tłuściochą, więc czuję się samotny, pusty. Ty tak poważnie? Marzysz o ojcostwie? Chciałbym usłyszeć tu pod stópek małego Plutarkita, ale nie. Bóg nie da mi tej radości. Czy to kara? Tak, ale nie rozpaczaj. Kiedy pochowamy kaszalota, mogę nabrać ochoty, żeby urodzić synka. Jedynaka. Dlatego tak się garnę do pani Moreno. Dla jej chłopczyka. Wyobrażasz sobie malutkiego Plutarkita? Jak hasa po łące. Mauricio, chyba mi się dziś oświadczy. Ten z zasobów ludzkich? Pewnie, jak to? Gdzie ty masz głowę? Zaprosił mnie dziś na romantyczny wieczór. Tak powiedział. Chyba. Już widzę siebie w białej sukni. Wiesz, że cię kocham. Dlatego proszę, wyhamuj. Nie chcę, żebyś znów się zawiodła.
Bez obaw. To ten jedyny. Jak idzie z projektem Machawa? Dobrze, wkraczamy w drugi etap. Nie znalazłaś dowodu, że dokonali plagiatu? Nie. Koncepcja Grupo Imperio różni się od mojej pewnymi szczegółami. Musiałabym zajrzeć w magisterkę Antoni. Plutarko twierdzi, że się na niej opierał. Okazałabyś mu brak zaufania. Nie, bo projekt ostatecznie przedstawiła firma, nie on. Pamiętaj, że Juan też był w to zaangażowany. To prawda. Niech spoczywa w pokoju. Wiem, że byłaś z nim krótko i że cię uwielbiał, ale bardzo cię zranił. Mąż ma charakterek, ale to porządny człowiek. Wcale nie. Typowe usprawiedliwienie przez zniewoloną kobietę. Tak nie wolno. Tych dzikusów należy wychowywać. Bo patrzcie, co się dzieje. Nie, mój mąż. Eleno, Marcela wraca na swoje stanowisko. Pani Reyes walczyła o to jako lwica. Owacje. Dlaczego nikt nie klaszcze? Gratulacje. Pani do mnie? Tak. Pożyczyłaby mi pani swoją pracę magisterską? Pani mąż czerpał z niej przy projekcie Machawa. Naturalnie. Brawo. Czuję się tu kobiecą jedność. Tak, właśnie. Skarbie, co za niespodzianka. Jesteśmy zajęci, ale... Cóż to za radość stać przed trzema najważniejszymi kobietami w Grupo Imperio. Kochanie, my tylko na chwileczkę. Przyszłyśmy po moją magisterkę. Właśnie. Korzystał z niej pan w swojej koncepcji. Chciałabym zerknąć. Może znajdę coś jeszcze. Co za pech. Masz tutaj? Nie, w domu. Jutro pani przyniosę. Kochanie, wybierzmy się gdzieś. Nie wychodzimy nawet na spacery. Może do restauracji. Wybierz. Nie, kiedy indziej. Wezmę coś na ból głowy i idę spać. Ale ty wyjdź, jeśli chcesz. Dobrze. Sama? Nie. Zadzwonię po moją przyjaciółkę Edę. Nie wytrzymam w tych szpilach minuty dłużej. Zaraz padnę. Ty, mięczaku. Zawsze mówiłam, że mężczyźni to słaba płeć. Wybacz, muszę im dać odpocząć. Rany, coś mi dzwoni. Pani Antonio, co słychać? Jestem taka szczęśliwa. Chciałabym to uczcić. Jak ja się cieszę. Dobrze pani w tym nowym wydaniu. Miłej zabawy. Proszę wypić za moje zdrowie. Nie. Chcę cię zaprosić. Wyjdźmy gdzieś razem. Na drinka albo na kolację. Ja stawiam. Nie, skarbie, jestem śmiertelnie zmęczona. Wyglądam jak truposz. Brakuje mi tylko trumny. Umówimy się kiedy indziej. Zabalujemy. Urządzimy sobie szalony wieczór. Tylko we dwie. Ewa, idziesz ze mną. Będziesz się świetnie bawić. No dobrze, zgoda. Gdzie mam przyjechać? Tak, znam ten lokal. Do zobaczenia. Trudno. Masz przecież zdobyć szyfr do sejfu. Nie chcę. Musisz. Bycie Ewą mnie przerasta. To najcięższa praca, jaką w życiu wykonywałem.
Znów szpilki? Nie masz się jak klaun. Przymknij się. Sam się przymknij. Damski bokser, dawaj nogę. Wybacz, Eleno. Nie narażę się na twoje podejrzenia. Bardzo rzadko wychodzę bez męża. Ostatni raz był wieki temu. Nie do wiary. Jak się pani czuje w nowym wcieleniu? To najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Jestem samowystarczalna, pewna siebie, ufna w swoje siły. A wszystko dzięki tobie, moja wybawicielko. Głupstwo, nie ma o czym mówić. Chyba że pani nalega. Ja tylko lekko panią popchnęłam. Nie pracuję przy projekcie Mahava, ale mam wiele innych pomysłów. A propos, wie pani może coś o tym hotelu w Meridzie, który podobno kupił świętej pamięci Caballero, płacąc rzekomo skradzionymi 3 milionami dolarów? Skąd o tym wiesz? O czym? No, o hotelu i 3 milionach. Że co? O Juanie Carlosie. A, o tym. Powiedział mi ptaszek. Wie pani, jak ćwierkał? W ten sposób. Ładnie? Gapi się pani na facetów? Przeciwnie, to Samuel de la Cabada. Chodziłam z nim, zanim wyszłam za mąż. Nie chcę, żeby mnie zauważył. Spokojnie. Zróbcie miejsce. Od czego masz sztuczce, co? Wygląda apetycznie, prawda? Musicie wiedzieć, że to dla mnie szczególna kolacja. Dla nas też. Po pierwsze, znów pracujesz. Po drugie, jesteś szczęśliwa. Właśnie taką cię kocham. Ja też, mamo. Dzięki, przystojniaku. A ty nic nie powiesz? Nie. I tak cię to nie obchodzi. Po co mam się odzywać? Nie rozmawialiśmy o tym, ale obiecuję, że to zrobimy. A teraz proszę o wsparcie. Tu chodzi o rodzinę. Mów, co masz na myśli. Uważam, że nigdy nie jest za późno na poprawę pewnych rzeczy w domu. Odtąd wy i my z tatą, czyli wszyscy, tworzymy drużynę. Drużynę? W jakiej dyscyplinie? Nie będę już jedyną, która tu zmywa, sprząta, pracuje i robi wszystko inne. Mówisz o nich, prawda? Nie, mój piękny. Dzielimy obowiązki między całą czwórkę. Zobaczysz, będziemy spędzać więcej czasu razem. Super. Zawiesimy tablicę. Zaraz. Spokój. Wy dwie zajmujecie się sprawami domowymi, a my w razie czego pomagamy.
Nie zrozumiałeś, skarbie. Chodzi o to, żebyście nie robili nam łaski. Musimy się podzielić odpowiedzialnością za cały dom. Wszyscy tu mieszkamy, brudzimy i współdziałamy. Tak, tato, tak będzie sprawiedliwie. Jak uważasz? Dopóki będziecie mnie karmić, nie ma sprawy. Ty, żarłoku. Wiem, że nie będzie łatwo i nieraz się posprzeczamy. Nawet jeśli w to nie wierzysz, zapewniam cię, wszystkim nam będzie lepiej. Troje na jednego. Co mam zrobić? Mam jakiś wybór? Nałóż mi, kochana. Tato, sam to zrób. Nie lęk się. Chodziłam z Samuelem na studiach, ale pojawił się Plutarko i mnie zdobył. Nie chcę z nim rozmawiać. Ucieka pani? To po co robi wam się na bóstwo? Błagam cię, chodźmy stąd. O nie, kochaninka. Antonia? Znamy się? Bez wygłupów. Samuel de la Cabada. Samuelu Copelat. Zatańczymy? Jestem z przyjaciółką. Właśnie wychodziłyśmy. Pierwszy raz ją widzę. Zatańczcie, pokręćcie się. Ja popilnuję torebki. Dobrej zabawy. Umarłem, albo anioły zstąpiły z nieba. Co też pan? Ja nie do pana. Doskonale odrobione lekcje, na piątkę. Jak zawsze. No pewnie. Przejrzałam swoją pracę domową i chyba też dostanę piątkę. Brawo, babciu. Gratuluję. Niedługo będziemy rodziną profesjonalistów. Idź, umyj ząbki i do łóżka. Zaraz przyjdę cię ucałować. Mama? Mamo, tęsknię za tobą. Podać ci kolację? Nie wolno ci tu być o tej porze. Zaraz przyjdę. Nie jest jeszcze tak późno. Przyszłam do Lalita. Kiedyś zabronię ci tu wstępu. Nie zwracaj uwagi. Znasz go. Rozmawiałam z prawnikiem. Dokumenty gotowe. Zabiorę stąd syna, gdy tylko będę mogła. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls, studio Acme. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Janusz Kozioł.